Dzisiaj będziemy rozmawiali o firmach rodzinnych i pozwólcie, że przedstawię Wam mojego gościa. Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, właścicielka firmy doradczej Lewandowska i Partnerzy, ekspert w dziedzinie budowania strategii dla firm rodzinnych, głównie oczywiście opartych na wartościach, opracowaniu konstytucji firm rodzinnych, no i moderowaniu całego procesu sukcesji, wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych, speakerka na wielu konferencjach dotyczących family biznesu, publicystka, autorka książki Stawka większa niż biznes, strategie rozwoju firm rodzinnych. Przed Wami dr Adrianna Lewandowska. Cześć Adrianna, bardzo Cię gorąco witamy w naszym programie Świat po koronawirusie. Bardzo ładnie wita się z naszymi gośćmi. Jest mi niezmiernie miło Ciebie powitać, tym bardziej, że tematyka firm rodzinnych jest mi bardzo bliska. Sam reprezentuję firmę rodzinną, jestem już tym sukcesorem, także myślę, mamy wiele wspólnych tematów, wiele wspólnych doświadczeń, zresztą też wiele godzin wspólnych przegadanych o różnych pomysłach i mam nadzieję, że dzisiaj ten program będzie nie tylko kolejną opowieścią o procesie sukcesji czy o konstytucji firm rodzinnych, ale przede wszystkim pewnym poradnikiem, wskazówką dla tych firm rodzinnych i dla tych, którzy planują założyć firmę rodzinną, takim przewodnikiem po tym przede wszystkim, co może nas spotkać po tym koronawirusie, a świat po koronawirusie, pamiętajmy, będzie to świat nie tylko, który uporał się z pandemią, ale to będzie świat przed kolejnym koronawirusem i myślę, to doświadczenie, nowe doświadczenie spowoduje, że będziemy zupełnie inaczej próbowali przygotować nasze firmy na to, co się może w takiej dłuższej perspektywie znowu naszym firmom przydarzyć. Nie wiem, czy słyszałaś, dzisiaj pojawił się taki raport Uniwersytetu Ekonomicznego, który mówi o tym, że w badaniu ludzie dużo bardziej boją się utraty biznesu, czy tego, co się stanie z ich pieniędzmi, niż tego, czy tak naprawdę zachorują, czy ten koronawirus ich nie zabije. Mówi się o tym, że prawie 54% ludzi już bardzo mocno ucierpiało finansowo na tej całej sytuacji, czyli obniżyły się ich dochody jako rodzin. Mówi się o tym, że 10% osób przeszło w tej chwili już na tak zwane postojowe, czyli nie pracują, bo nie są w stanie wykonywać swojej pracy, a 8% wręcz straciło pracę, czyli mamy do czynienia rzeczywiście z dramatem ludzkim. Nie ma tutaj wprawdzie na dzień dzisiejszy jeszcze rozróżnienia na firmy, na osoby, które straciły pracę, czy tę pracę straciły w firmach rodzinnych, czy nie, także myślę, że te analizy będą cały czas prowadzone. Natomiast myślę sobie, że w tej sytuacji najgorszą rzeczą, która przydarzyła się chyba firmom rodzinnym, to brak możliwości wprowadzenia pewnego rodzaju strategii opartą o czasookres. Czyli krótko mówiąc, sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie pozwala nam przewidzieć czasu, na jaki mamy przygotować strategię. Media właściwie mówią o tym, że odmrażamy gospodarkę już być może w najbliższy poniedziałek, może to jest kwestia tygodnia, może jeszcze miesiąca. I tak na dobrą sprawę nikt nie mówi o tym, że może to potrwać nawet pół roku, a być może nawet rok. Przeniesiono w końcu olimpiadę na przyszły rok. W związku z tym wcale nie jest powiedziane, że podobnie jak wiele imprez kulturalnych, musimy się przygotować na okres dużo dłuższy. Czyli jak Ty jako taki doradca, konsultant, jaką radę dałaśby w tej chwili firmom rodzinnym, które muszą przygotować strategię na ten trudny okres, a nie wiedzą, na jak długi okres mają się przygotować? Cześć Darku, dzień dobry, witam Was wszystkich. Wiesz co, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Przypuszczam, że profesor Ansow, który mówił w ogóle o przygotowaniach planów strategicznych, to teraz zupełnie, wiesz, załamuje ręce i wszyscy, którzy mówili, że planowanie strategiczne powinno mieć jakiś czasookres, no to prawdopodobnie już szukają alternatyw, bo myślę, że to nie wróci. Że nie wrócimy do czasu, w którym możemy osadzić strategię w jakimś konkretnym czasookresie. Myślę, że w tej chwili po prostu będziemy planować scenariuszowo w wielu różnych rzeczywistościach. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, mało tego, ona jest tak zmienna. Wiesz, powiem Ci tak,
przygotowując się do tego programu i do spotkania z Tobą, patrzyłam, jakie mamy dane, które możemy uznać za pewne, bo budując strategię zazwyczaj jest tak, że najpierw gromadzimy sobie dane, robimy analizy odnośnie tego, co już wiemy. No wiesz, a teraz czytasz i powiem tak, wczoraj na przykład w kontekście gospodarczym, nie? Wczoraj czytasz taki artykuł, w Niemczech zaskoczenie, miało być załamanie, a jest erupcja optymizmu. Wow, no Niemcy mają erupcję optymizmu. Więc super, czytam artykuł, fachowo, wiesz, logiczna sekwencja, wszystko uzasadnione, no dziennikarz zebrał dane, taki ma wniosek. Na drugi dzień to nie załamanie, to już krach. Pandemia uderzyła w fundamenty Niemiec. No więc wiesz, masz totalnie skrajne... skrajne podejścia, skrajne wnioski. W związku z tym, jeżeli popatrzymy sobie w taki sposób, no to dane, które do nas docierają, naprawdę mają bardzo różne filtry i ta rzeczywistość jest tak złożona i tak skomplikowana, że musimy się trochę przestawić i tak jak do tej pory żeśmy opierali się na faktach, na danych twardych, w tej chwili musimy wyłapywać sygnały. Sygnały to jest coś jeszcze bardziej oddalonego od trendów. Nawet nie mówimy o trendach, mówimy właśnie o tych sygnałach, o tych drobnych takich sygnałach, które do nas dochodzą, które zaczynamy odczuwać i na podstawie tychże sygnałów możemy zacząć krystalizować pewną nową rzeczywistość. Okej, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o filmy rodziny, mamy tutaj do czynienia z modelem, kiedy tą decyzję możemy praktycznie podejmować z dnia na dzień. Tak. Widzimy to po zachowaniu wielu firm. Informacja dosłownie znowuż sprzed kilku godzin, czy właściwie jednego dnia o firmie, polskiej firmie CCC, firmie odzieżowej, która w sytuacji, kiedy mamy w tej chwili zamknięte galerie i nie jest w stanie prowadzić i funkcjonować w normalnych warunkach, nagle otwiera 100 małych stacjonarnych sklepów, tak? Czyli ta szybkość reakcji, jednak tej decyzji uruchomienia osób odpowiedzialnych za znalezienie tych lokalizacji, przeprowadzenie procesu jak gdyby wynajmu tych obiektów, zatowarowanie. Słuchajcie, mówimy tutaj o rekordach świata, dlatego myślę, że polskie prywatne firmy, szczególnie firmy rodzinne, mają tą zdolność do bardzo elastycznego reagowania na to, co się dzieje. Nie muszą się za nikim oglądać, nie muszą zwoływać zarządów, nie muszą się pytać swoich właścicieli i właściwie jeżeli dobrze mają skonstruowaną tą kadrę zarządzającą, tak, która rozumie powagę sytuacji, jest w stanie działać w warunkach kryzysowych właściwie non-stop, to myślę sobie na pewno z tym tematem poradzą. Tylko widzisz, Darek, wejdę Ci tutaj w słowo. Kadra zarządzająca uruchomi się natychmiast i na pewno, ale od ostatnich 3 tygodni powiem Ci, że non-stop jestem na telefonie, na Skype'ie, na łączach, cały czas rozmawiam z właścicielami firm, którzy właśnie zmieniają swoją logikę działania. Bo jeszcze przed momentem naprawdę byliśmy oparci na danych, na faktach, na analizie, a w tej chwili to, że oni potrafią decydować intuicyjnie, że potrafią powiedzieć, ok, otwieramy 100 sklepów, ok, ja jestem przekonana, że tam, wiesz, z grubsza te analizy poszły, bo nie ma czasu na to. To jest raczej wszystko oparte na poziomie sygnałów, które wyłapujemy i podejmowania decyzji. Niedawno żeśmy rozmawiali, firma, która produkuje meble, ma wspaniałe, wiesz, dziewczyny, 80 zatrudnionych pań, które potrafią szyć. No to co możemy szyć w momencie, kiedy nie sprzedają się meble? No to szyjemy maseczki, no to szyjemy te kombinezony ochronne. Decyzja podjęta na intuicji, na determinacji i też na tym, żeby włączać się w coś dobrego. Zwróć uwagę, że wiele firm, z którymi rozmawiamy, z którymi pracujemy, to są firmy, które w tej chwili uruchamiają nie tylko się ze względu na to, żeby, nie wiem, zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, ale większość, bym powiedziała, nawet tych działań, to są działania, które szukają tego punktu styka. Co możemy zrobić w tej sytuacji wspólnie, na rzecz wspólnego dobra. To jest super fajne. Dobrze, a rozmawialiśmy też kiedyś o tym, że firmy rodzinne powinny wprowadzać więcej modeli biznesowych do swojego działania. Mówiliśmy o tym, że, zresztą to Ty chyba powiedziałaś na jednych z naszych tutaj rozmów, o tym, że w ciągu jednego pokolenia firma rodzinna powinna wprowadzić co najmniej 3 modele biznesowe, co rzadko się zdarza w naszych firmach, szczególnie z tych, z którymi mamy do czynienia, przynajmniej ja te, które znam. Z reguły są to takie modele, które funkcjonują już od kilku pokoleń i te firmy w tej filozofii firm rodzinnych najlepiej są postrzegane, rozpoznawane jako te,
najlepiej pilnujące tego swojego core biznesu, a dzisiejsza sytuacja pokazuje, że tak na dobrą sprawę jednak warto mieć ten biznes trochę zdyzerfikowany, tych modeli biznesowych kilka, bo przykładów firm rodzinnych, które mają kilka różnych działalności i być może w tym czasie tej pandemii koronawirusa, któraś z tych działalności jest w stanie podążać i rozwijać się i korzystać z tej sytuacji, bo jednak jest wiele branż, chociażby branża spożywcza, tak, czy branża farmaceutyczna, która myślę przeżywa w tej chwili totalny rozkwit. Myślę, że ta sytuacja jest niedoceniana, tak, czyli możliwość tej wielomodelowości w firmach rodzinnych. Myśmy jeszcze jakiś czas temu mówili, nie wiem czy pamiętasz, mówiliśmy o firmach rodzinnych, a coraz mocniej i coraz wyraźniej, dla mnie coraz ważniejsze jest trochę przestawienie tego myślenia na rodziny biznesowe. O myślenie właśnie trochę w takiej kategorii, że nie tylko sama firma, ale rodzina, która jest przedsiębiorcza, która prowadzi te biznesy. To jest szalenie istotne, bo tak jak rzeczywiście, tak jak wspominasz, kiedyś było tak, że jeden pomysł, jeden model biznesowy starczał dla trzech generacji. Ktoś odziedziczył to, że jego dziadek prowadził, nie wiem, jakieś zakłady mięsne, był rzeźnikiem, był piekarzem. To były raczej rzemiosła, które starczały na trzy pokolenia. W tej chwili mówimy, że jedno pokolenie no, musi mieć rzeczywiście te trzy modele biznesowe i trochę już żeśmy to stymulowali, żeby rodzina biznesowa szukała różnych ścieżek. Ja myślę, że ta elastyczność, która jest potrzebna do tego, żeby uruchamiać nowe modele, no w tej chwili genialnie funkcjonuje. Wspomniany przykład, który podałeś, okej, zakładamy zupełnie nowe segmenty, 100 sklepów, które jest poza centrami handlowymi, ale nie tylko. I tutaj myślę, że jest ogromna szansa, słuchajcie, dla next genów, czyli dla sukcesorów, którzy z jednej strony myśleli sobie o tym, że być może zainicjuje coś, ale cały czas był ten hamulec, bo no, niekoniecznie to się sprawdzało, niekoniecznie był na to czas, była na to przestrzeń. Myślę, porozmawiamy sobie za chwilę jeszcze o tym, jak widzimy w ogóle dzisiaj nową formułę firmy rodzinnej. Mamy na to też pewien wspólny pomysł, ale myślę, że przyszła pora już na połączenie się z naszą korespondentką. Spróbujemy dokonać połączenia ze Szwajcarią. Będziemy się łączyli z panią dr Martą Witz. Pani Marta jest badaczem naukowym, doradcą firm rodzinnych w Międzynarodowej Szkole Biznesowej IMD w Lozannie. Marta jest przede wszystkim ekspertem w obszarze władzy w firmach rodzinnych, zarządzania firmami rodzinnymi, a także zrównoważonego rozwoju w firmach rodzinnych. Witamy serdecznie Marta Witz w naszym programie. Dobry wieczór Państwu. Przysłuchiwałam się Waszej dyskusji i pojawiło mi się tyle różnych myśli w głowie, bo mam przyjemność, tak naprawdę zaszczyt też pracować z firmami rodzinnymi, które są bardzo, bardzo stare, są wielopokoleniowe i rzeczywiście to, co się u nas w Polsce w tym momencie w dziedzinie firmach rodzinnych dzieje, te rzeczy się zadziały jakiś czas wcześniej, na przykład w Szwajcarii. Jeżeli chodzi, chciałabym nawiązać do core business i dywersyfikacji. Rzeczywiście, pracowałam z firmami rodzinnymi, które na przykład są w 14 lub 15 pokoleniu, mają prawie 500 lat, są najstarszymi członkami The Henokins, organizacji zrzeszającej firmy rodzinne, które mają co najmniej 200 lat. I proszę sobie wyobrazić, że taka firma nie mogłaby istnieć w tej swojej oryginalnej, że tak powiem, początkowej formie przez tyle lat. Te firmy się rzeczywiście zmieniają, adaptują i dlatego mówimy o niesamowitej odporności firm rodzinnych. To jest taki resilience, jest to piękne angielskie słowo, które szuka dobrego odpowiednika po polsku. Okej, okay, bardzo. Okay. Słowo i zawiera i odporność, i wytrzymałość, i elastyczność. Mhm. Marta, mam do Ciebie takie pytanie. Wiem, że jest taki ciekawy temat, którym się zajmujesz, czyli jak gdyby powiązanie tego CSR-u, społecznej odpowiedzialności biznesu właśnie z odpornością, samą odpornością biznesu firm rodzinnych. Czy jest rzeczywiście tutaj między tymi dwoma tak trochę skrajnymi
sytuacjami, czy jak gdyby zakresami działalności firmy rodzinnej jakaś korelacja, tak? Czyli to, że działamy tutaj aktywnie, powoduje, że jesteśmy bardziej odporni i w takich czasach chociażby koronawirusa, jakich się spotkaliśmy, to, co robiliśmy w tamtych obszarach, fantastycznie nas wspiera i odparnia. Jak najbardziej. Ja postrzegam odporność firm rodzinnych oraz ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój jako taki naturalny splot. Postrzegam firmy rodzinne jako takie bastiony stabilności i kontynuacji, ale to są też jednocześnie firmy, które potrafią się właśnie przystosowywać. Często mówi się o tym, że firmy rodzinne są w stanie balansować takie przeciwstawności typu rodzina i firma, innowacja i tradycja. Firmy rodzinne tak naprawdę zawsze rozpoczynały swoją działalność w jakiejś lokalnej społeczności. Często bardzo się mocno związywały z tą społecznością. I stąd pojawiał się automatycznie koncept zrównoważonego rozwoju. Jest wiele badań naukowych, które pokazują, że firmy rodzinne w czasach kryzysu nie zwalniają masowo swoich pracowników. Tak, proszę dokończ. Jest to też właśnie związane z pewną odpornością firm rodzinnych. To, o czym żeście już dzisiaj mówili. Mały akcjonariat. Tylko osoby z rodziny, które są w stanie zasięgnąć do swoich, powiedzmy, głębokich kieszeni. Szybkie podejmowanie decyzji. Często firmy rodzinne też są bardzo ostrożne w formach finansowania, więc nie finansują się długiem. I to wszystko tak naprawdę dodaje do tej odporności. Okej, powiedz mi, jak wygląda kwestia rozwoju zrównoważonego w firmach rodzinnych w Szwajcarii? I tutaj bardziej interesuje mnie ten kontekst właśnie działania w kierunku zapobiegania zmianom klimatycznym. To, co dzisiaj mówimy w tym programie, no, w Breaking News mieliśmy tutaj kilka naprawdę takich miażdżących sytuacji, gdzie te zmiany klimatyczne mają w tej chwili potężny wpływ na to, co się dzieje. Bardzo mało pieniędzy w tym kierunku jest przeznaczanych. Nawet ta emisja CO2, która w tej chwili nas wszystkich zaskoczyła, no nie jest cały czas rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych i myślę, że to, co się może wydarzyć w 2050 roku, jeżeli zabraknie nam na lodówce lodowca, to słuchajcie, mamy naprawdę potężny problem, już nie tyle wodny, potężny problem klimatyczny. Nie wiemy, co się wydarzy. Czy rzeczywiście ten zrównoważony rozwój też idzie w tym kierunku? Tak, jak najbardziej. Dostrzega też to moja uczelnia, IMD Business School, i w zeszłym roku zainicjowaliśmy nową nagrodę Sustainability in Family Business Award, czyli zrównoważony rozwój w firmach rodzinnych. Firmą, która wygrała tę nagrodę po raz pierwszy, jest szwajcarska firma Firmenich, która ma siedzibę w Genewie. Jest to firma, która jest światowym liderem w produkcji zapachów, smaków, aromatów. Właściwie około 4 miliardów ludzi w ciągu dnia konsumuje jakieś produkty, w których jest albo zapach, albo smak wyprodukowany przez Firmenich. Firma ta bardzo duży nacisk kładzie na zrównoważony rozwój. Skąd to się wzięło? Tak naprawdę wzięło się to od wartości założycieli, a przekłada się teraz na przykład na ich biznes model. To jest taki inclusive business model i ekologiczne zrównoważenie jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład firma Firmenich w tym momencie używa 100% odnawialnej energii do swojej produkcji. Wszystkie perfumy, cząstki perfumeryjne, które produkuje do zapachów, do perfum, są biodegradowalne. Ale ta część, powiedzmy, ekologiczna jest tylko jedną małą cząstką, bo oni też się bardzo angażują w rozwój, zrównoważony rozwój społeczny. Na przykład weszli we współpracę z fundacją Billa i Melindy Gatesów. I tu chodzi o to, żeby ponad 4 miliardom ludzi, którzy nie mają dostępu do toalet, do takich warunków sanitarnych, jakie my mamy, takie warunki sanitarne udostępnić. I takich przykładów mam mnóstwo. Mam wrażenie, że firmy rodzinne są idealnym miejscem, środowiskiem do inicjowania i wdrażania zrównoważonego rozwoju.
Tutaj trochę wejdę w słowo, bo Marta, zwróć uwagę, ty opowiadasz o tych firmach, które mają wieloletnią tradycję, które mają wiele pokoleń, a myślę, że tutaj naprawdę warto położyć znak równości. My z kolei w Polsce mówimy o firmach, które są młodziutkie, które wchodzą do drugiego pokolenia, ale to serducho do zrównoważonego rozwoju tak samo mają po tej samej stronie. Tak samo, prawda, czują, że to jest pewna naturalna wartość, którą równoważą ten własny rozwój, oddawanie czegoś dobrego na rzecz społeczeństwa. Tak, badacze mówią o tym, że przyczyna, dlaczego firmy rodziny tak bardzo są zaangażowane w zrównoważony rozwój, to jest fakt, że nie mają tylko celów finansowych. Tam nie chodzi tylko o to, żeby mieć dobre wyniki finansowe. Ważna jest też reputacja firmy, szczególnie jeżeli nazwisko firmy i nazwisko rodziny i nazwa firmy są takie same. Chodzi o to zaangażowanie lokalne. Marta, bardzo Tobie dziękujemy, naszej korespondentce uroczej z Szwajcarii. Myślę, że spotkamy się prawdopodobnie jeszcze za którymś razem. Nie ukrywam, że planuję być może część drugą audycji o firmach rodzinnych. Zobaczymy, jak będzie nam się rozwijała ta sytuacja z wirusem, jak to długo potrwa. Bo myślę, jak się skończy wirus, no to ten świat po koronawirusie może przejść zupełnie w inną fazę. Będziemy bardziej mówić o tym, co już w tej chwili zrobiliśmy, a w tej chwili sobie raczej gdybamy i fantazujemy na podstawie naszych doświadczeń ekspertów, dwóch przeuroczych pani doktor. Ja powiem szczerze, nawet dzisiaj ten tytuł naukowy zupełnie inaczej brzmi, bo jesteście takimi już nie tylko uroczymi dziewczynami, które doradzają, ale takimi lekarzami, tak? Ten doktor mam dla mnie taki już prawie tutaj aspekt medyczny. Tacy lekarze dusz, ale także tych firm rodzinnych. I życzę Wam jak najwięcej tych uzdrowień, cudownych uzdrowień, a rzeczywiście pracy na pewno będzie co niemiara w tej chwili. I firm, które będą próbowały właśnie na bazie ciekawych doświadczeń, ciekawych case'ów budować czy odbudowywać własne biznes. Jeszcze raz Marta, bardzo Tobie dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymaj się, papa. Ada, wracamy do naszej rozmowy. W tej chwili przechodzimy do czegoś, co myślę będzie dla wielu no, pewnego rodzaju szokiem. To, co tutaj pewnie za chwilę usłyszą. Bo myślę, że chcemy powiedzieć, że nadchodzi zmierzch firm rodzinnych, naszym przynajmniej zdaniem, w takiej formule, jak do tej pory ona funkcjonowała, czyli w takiej monokulturowej, jednym modelu biznesowym, firm z pokolenia na pokolenie, gdzie właściwie cała rodzina skupiona była wokół jednego biznesu i nagle pojawiają się kolejne pokolenia, pojawiają się dzieci, pojawiają się next genowie, którzy mają inne pomysły. I nie chciałbym tutaj mówić w ilu procentach, tak, ale myślę w bardzo wielu procentach przypadków. Szczególnie, że tych seniorów, tych nestorów w wieku 65 lat prowadzących firmy rodzinne, z tego co pamiętam, gdzieś mówiliśmy, około 200 tysięcy w Polsce jest. To na dzień dzisiejszy taki next gen, który pojawia się u swoich rodziców z genialnym pomysłem założenia nowego biznesu, no nie do końca jest, myślę, zrozumiały. I nie do końca wpisuje się w ten właśnie stary model, o którego zmierzchu w tej chwili chcielibyśmy powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ten przysłowiowy tata produkuje najnowszej generacji grzejniki czy wentylatory, które sprzedawane są na całym świecie i nagle pojawi się córa, która powie, że ma fantastyczny pomysł na sklep online z ciuchami, to w dzisiejszym modelu ten tata prawdopodobnie powie jej, że córko, musimy się pożegnać, nasze drogi się rozchodzą, nie dostaniesz złotówki, bo jeżeli nie chcesz kontynuować biznesu rodzinnego założonego przez naszego pradziadka, to nie ma dla Ciebie miejsca tutaj. Nie dość, że w tej rodzinie, to jeszcze w tym biznesie jest mi bardzo przykro, robisz mi wielką przykrość tym swoim zachowaniem. Natomiast w naszym pojęciu firma rodzinna staje się pewnego rodzaju systemem, który zarządza całą rodziną, zarządza kapitałem, zarządza ich talentami, zarządza ich pomysłami. I myślę, jest to najlepsze miejsce do pielęgnowania i powstawania właśnie tych startupów, takich, które mają szansę zobaczyć to światło dzienne. Co o tym myślisz?
No, wiesz co, no, wiemy, o tym rozmawiamy bardzo długo i nie tylko w kontekście koronawirusa, że to jest, że jesteśmy w ogóle, że wchodzimy w pewną taką zmianę postrzegania firm rodzinnych, że na pewno musimy uwzględnić, że one są, że rodziny biznesowe są pewnym systemem. Ja bym zwróciła uwagę tutaj na dwa wątki. Pierwszy wątek to jest, no dobra, jeżeli tata robi te grzejniki, jeżeli one są na całym świecie, jeżeli one mają szansę być dalej jako model biznesowy fajną, rentowną opcją, to tutaj istotne jest, żebyśmy myśląc o sukcesji, znowu dzielili to na dwa obszary. Jak mówimy, tak, mówimy prosto, jeszcze klasycznie powtórzę, wiedza, władza, własność, a to wszystko na wspólnych wartościach, model 4W, mówię to od 5 lat, ale powtórzę, wiedza, władza, własność. Więc myślę, że szalenie istotne jest to, żeby po prostu tutaj też rozdzielić to. Odniosę się do badań Marty, z którą przed chwilą rozmawialiśmy. Marta w badaniu FACTS przeanalizowała to, ile procent jest tak zwanej sukcesji zewnątrzrodzinnej i sukcesji wewnątrzrodzinnej. I tutaj mamy bardzo ciekawą konstatację. W polskich firmach rodzinnych właściciele cały czas, 70% z nich mówi, władza pójdzie w ręce moich dzieci, bo to jest moje marzenie. Władza, czyli oddam ci kiedyś władzę. Wciąż to marzenie mamy, wciąż tą halucynację mamy, że ta dziewczynka, ta nasza córka będzie chciała to prowadzić. A z kolei badania, które pokazują i były prowadzone w innych krajach, pokazują ten parytet dokładnie odwrotnie. Czyli 70% menadżerów, którzy mają prowadzić tą firmę, mają tą władzę dostać, pochodzi spoza rodziny. Czyli po pierwsze, dopuśćmy to, że zarządzanie firmą rodzinną można oddać w ręce menadżerów, o ile, i tutaj wracam do wspólnego mianownika, mamy wspólne wartości. Bo jeżeli potem ten menadżer nie będzie się angażował, tak jak myśmy się angażowali, na przykład w działania społeczne, bo nie uzna tego za wartościowe, no to my w pewnym momencie będziemy mieli poczucie, że to jednak nie pasuje. Więc pierwszy kontekst to jest sukcesja zewnątrz rodziny. No ale wracamy teraz do tej córki, która chce wspaniałe pomysły swoje realizować u swojego taty, więc absolutnie uważam, że to jest też właśnie czas na to, żeby redefiniować te biznesy, żeby redefiniować i myśleć w kategorii systemu, czyli w kategorii przedsiębiorczych rodzin. Po prostu. Tu są zupełnie inne możliwości, tu są zupełnie inne, korzystamy ze wspólnych zasobów, korzystamy ze wspólnej wiedzy. Myślę, że teraz ten czas to też jest taki czas, że tak jak żeśmy wspomnieli chwilę temu, że next geny w wielu firmach 35-letni, 40-letni, którzy trochę byli w tle, trochę czekali na ten swój czas. Myślę, że to też jest taki moment, w którym warto jest pokazać swoje kompetencje przywódcze, swoje kompetencje inicjowania pewnych tematów, aranżowania nowych inicjatyw. Być może wyewoluuje z tego coś zupełnie innego. To jest szereg tak nowych tematów, no jak gdyby temat twojego programu, jak będzie wyglądał ten świat po. Nie odważymy się pewnie, żaden z nas się nie odważy powiedzieć i jakby uruchomić tak wyobraźni szeroko, ale żeby odpowiedzieć wiarygodnie na to pytanie, ale jeśli zaczniemy wyłapywać sygnały, to powiem ci, są już takie okruchy, które pokazują, w którą stronę to może iść. Bo na przykład, jeżeli mówimy o przestawieniu się do wirtualnego świata, no jesteśmy, zobacz, weszliśmy w to wszystko. Wczoraj żeśmy sobie nawet rozmawiali, pewnie byśmy się dzwonili, a tak się widzimy, prawda? Podczas wczorajszej rozmowy. Cała administracja, nauka, okej, weszliśmy w ten digital. Powiem ci, parę dni temu napisał do mnie jeden z zaprzyjaźnionych właścicieli firm rodzinnych, umawiał się ze mną na spotkanie, mówi, Aniu, wiesz co, no kurczę, ja tam, bo on z południa Polski jest, wiesz, to wiesz co, to może byśmy zrobili to na Skype'ie, ja może nie będę czekać, aż to, wiesz, tam uruchomiam, dobra, spotkajmy się, wiesz, powiem ci, że zastanawiałem się, czy ja na pewno jeszcze będę miał powody, żeby się stąd ruszać. Mam takie poczucie, że wiesz, że z jednej strony ta izolacja pokazała nam, że jest tyle możliwości i tyle jednak możemy, budując te wirtualne zespoły, które są super elastyczne. Cały nasz Instytut Biznesu Rodzinnego działa ultra elastycznie, pracując w domu. Ja mam naprawdę takie poczucie, że jeżeli są fajne zespoły, które się rozumieją, to możemy tworzyć te nowe rzeczywistości jak nowe pączki. Okay. Wiele szans widzę, wiesz? Ja też widzę bardzo wiele szans, ale porozmawiamy mimo wszystko o tym, jak ten świat po koronawirusie może wyglądać. Czyli jeżeli dzisiaj już widzimy, że firma wysyłając połowę swoich pracowników na system pracy home office, musi zupełnie zmienić podejście do procesu rekrutacji. Zobacz, jak zmienia się w tej chwili kwestia zaufania
jak się zmienia kwestia szacunku, tak? Czyli te, nazwijmy to, do tej pory można tak to nazwać, staromodne określenia szacunku pracownika do pracodawcy, to, że przychodzi bardzo punktualnie, że jest schludnie ubrany, tak? Że mówi dzień dobry, kłania się, gasi światło w łazience i jeszcze robi parę innych rzeczy, które świadczą mojego szacunku do pracownika, do pracodawcy, to dzisiaj to się zupełnie zmieni. My musimy zatrudniać takich ludzi, którzy będą nas szanowali, nie przychodząc do firmy. Czyli oni będą musieli mieć to, co powiedziałaś dokładnie, te same wartości, co my. Będą musieli nas szanować w ten sposób, że nie widząc i nie mając nad sobą przysłowiowego bata czy nadzorcy, będą wykonywać jeszcze lepiej być może swoją pracę. Wiele osób, myślę, skorzysta z tego, szczególnie osoby, które mają większe rodziny, mają dzieci, mają jeszcze jakieś inne obowiązki. Ta praca w tym nieregularnym systemie, tym elastycznym systemie pracy może spowodować ich dużo większą wydajność. Zresztą sami wiemy, mamy swoje lepsze, gorsze dni, mamy swoje sytuacje, gdzie nasze problemy zewnętrzne całkowicie dezaktywują nasze możliwości kreatywności czy jakichś fajnych pomysłów. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, dzięki tej formule telekonferencji, tych spotkań, mam w tej chwili tak dużo spotkań z ludźmi, z którymi się nie potrafiliśmy zebrać w firmie, bo ciągle kogoś brakowało do tego kworum czy do tej całej grupy osób odpowiedzialnych za jakiś projekt, a w tej chwili tu nie ma wytłumaczenia, z każdym się łączymy, nawet jadąc w samochodzie czy z jakiegoś domku letniskowego, no musi odebrać ten telefon i połączyć się na naszej telekonferencji. Czyli krótko mówiąc, możemy przewidzieć ten świat po koronawirusie na pewno w ten sposób, że w większej formie będzie zdigitalizowany. Przemyślimy sobie na pewno, czy jest jakaś grupa pracowników, którzy mogą wykonywać swoją pracę zdalnie. To też może wpłynąć na przykład obniżenie kosztów naszej działalności, przez to, że nie będziemy potrzebowali aż tak dużej powierzchni biurowej. Nie będziemy potrzebowali dla nich floty samochodowej, tak, która też nas obciążała, bo oni przecież dojeżdżali z tych swoich domków do naszej pracy. Być może nie będziemy też potrzebowali aż tak dużo sprzętu, który wyposażaliśmy tych pracowników, bo teraz być może będą korzystali ze swojego prywatnego laptopa w domu. Będą w związku z tym może mniej korzystali, no nie chcę mówić tutaj aż tak dużych kosztach, z tego, co oferują często firmy, czyli z kosztów kawy, herbaty, czy jakichś innych takich uposażeń, które w firmie funkcjonują. Nie będą zużywali nam prądu, nie będą zużywali nam wody. Myślę, że wbrew pozorom są to w skali firm, mogą to być bardzo duże oszczędności, ale znowuż z perspektywy Save the Planet widzę tu kolejne korzyści. Ci ludzie nie będą generować trafiku, nie będą potrzebować paliwa, żeby dojechać do firmy, nie będą tracić czasu swojego cennego życia, tak, tych godzin na dojazdy w to i z powrotem do firmy. To wszystko razem, myślę, spowoduje, że znajdziemy się w innej sytuacji, w innym świecie, w którym warto się odnaleźć i warto z tego skorzystać, z tego, co dzisiaj jest nam, do czego jesteśmy zmuszeni, a być może to otworzy nam, tak jak ładnie powiedziałaś, zupełnie nową perspektywę. Docenimy to, że możemy korzystać z tych dobrodziejstw, jak gdyby, digitalizacji i znowuż wracam do tego, co powiedziałaś przed chwilą. Kto ma to zrobić? No przecież nie ci seniorzy w wieku 65 lat, bo być może nie będą w to wierzyli, nie będą tego czuli, tylko ci next genowie. Dlatego tu wracamy do tego, jak ważna jest rola tych next genów już dzisiaj do zarządzania tą firmą, już dzisiaj do wdrażania zmian i tworzenia tych nowych modeli biznesowych, o których właśnie rozmawialiśmy. Wiesz co, myślę, że osoby, które zakładały te biznesy, wszyscy seniorzy, oni są też szalenie potrzebni w tej chwili do tego, żeby pokazali, że ufają. Wiesz, myślę, że bez tego, że jest zaufanie pomiędzy tymi generacjami, ta zmiana też się nie uda. Myślę, że wielu rodziców może nawet nie rozumieć, może intuicyjnie tylko przeczuwać, w którą stronę młody chce pójść, ale szalenie istotne będzie właśnie dla tych 40, czasem paroletnich next genów, żeby patrząc w oczy ojca, patrząc w oczy mamy, mieli takie poczucie, okej,
ufam ci, to jest teraz twój czas. I myślę, że tutaj jest właśnie ogromna rola tych rodziców, żeby dali radę zrobić ten krok, bo to też na pewno nie jest proste. A jak patrzymy przez pryzmat i rozmawiamy o tym, że rodziny biznesowe są pewnym systemem, to myślę, że jednak też jest ważne, aby wspomnieć, że budując ten system, to też jest taki czas. Ten czas ostatniego miesiąca on też pokazuje, że szalenie istotne jest to, żeby dbać o więzy rodzinne i jak o nie dbać. Bo zobacz, też żyjemy w trakcie takiego paradoksu. Z jednej strony mamy dbać o siebie i dbamy o siebie w kontekście medycznym, w kontekście zdrowia, w kontekście tego bezpieczeństwa. I ten kontekst mówi ci, ok, nie zbliżaj się, zachowuj pewien dystans. No i to jest pewien paradoks, no bo z jednej strony z miłości do ciebie nie przyjdę do ciebie, nie? Tato, mamo, jak gdyby, to jest ta trudność. Ale z drugiej strony w wielu różnych rodzinach, z którymi rozmawiam, jest tak, że to jest właśnie czas na stworzenie małych, nowych rutyn. Powiem ci, że bardzo delektuję się tym czasem, bo to jest coś takiego, że oni, żeby poszukać się nawzajem, nagle na przykład, nie wiem, dziadek czyta przez Skype'a bajkę swojemu wnuczkowi. Nie przychodził do niego codziennie, nie dzwonił do niego, ale właśnie teraz w tym czasie, gdy tak za sobą tęsknią, znaleźli taki mały sposób dla siebie, te 15 minut, 20 minut, że są ze sobą, widzą się i w ten sposób dziadek okazuje miłość temu dzieciakowi, a ten dzieciak w jakiś sposób, wiesz, czuje tego dziadka, nie? To jest wspólne przebywanie ze sobą, nawet, wiesz, tak jak my tutaj jesteśmy, włączanie się tym Skype'em, to jest troszczenie się o siebie w taki sposób, słuchaj, może ci, nie wiem, zakupy trzeba zrobić, przywieźć, to jest okazywanie sobie życzliwości i miłości, która oczywiście, że jest w standardzie, ale w tej chwili każdy okruch jest ze szczególną uważnością doceniany i one i te okruchy budują pewne rutyny. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też mówiąc o systemie rodzinnym, zwrócić uwagę właśnie na te relacje, że to jest czas na wzmacnianie naszych relacji, bo nic innego jak relacje rodzin biznesowych nie jest taką siłą później dla naszych biznesów, więc najpierw dbajmy o te relacje. Tak, myślę, że taka silna rodzina z relacjami, z wartościami jest także wielkim wzorem dla pracowników, tak? Czyli oni pójdą bardzo chętnie za rodziną, za ich historią, za tym, co stworzyło jak gdyby ten biznes. Dlatego to, co też mówiliśmy, na pewno zmieni się w tej chwili podejście do rekrutacji. Nie mówię, że będziemy musieli od razu wymienić całą załogę, ale na pewno zupełnie inne pytania powinniśmy dzisiaj zadawać na tych rozmowach klasyfikacyjnych, doszukiwać się w osobach możliwości właśnie współpracy z nimi w formie pracy zdalnej, jak oni są przygotowani do tej digitalizacji, czy potrafią w takich warunkach się odnaleźć i pracować zupełnie w innej formule. Także myślę, że te rzeczy, które wychwyciliśmy w tej chwili, w tym świecie po koronawirusie na pewno będą bardzo ważne i jest to bardzo cenna uwaga dla wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają, żeby pod tym kątem postarali się przygotować już dzisiaj te firmy do tego zupełnie nowego świata. Zbliżając się tak już może jeszcze nie do końca naszej audycji, ale powoli do takiego momentu, gdzie też chciałbym Wam powiedzieć o pewnej certyfikacji, którą rozpoczynamy w tej chwili. Certyfikacji Planet Friendly. Jest to zupełnie nowy projekt. Projekt, który ma spowodować, abyśmy mogli dużo więcej czasu poświęcić na to, jak przygotować nasze budynki, nasze produkty, nasze usługi, na samych jako pracodawców do tego, abyśmy byli planet friendly. Oczywiście ten certyfikat będzie także z możliwością zdobycia, uzyskania większej ilości kredytów na wyższych i niższych poziomach. Najwyższy poziom to będzie poziom loving, będzie poziom caring, będzie poziom understanding, czyli taki bazowy. I myślę, że taka certyfikacja w jakiś sposób będzie też wyróżniała te produkty, te usługi pracodawców, budynki na tym rynku, mówiąc o tym, że te produkty, te budynki, ci pracodawcy przywiązują bardzo dużą wagę do tego, żeby ratować planetę, żeby ratować florę, faunę, ale także ludzi. Także będą to pewne wdrożenia w firmach, które myślę dzisiaj także pozostaną po tym, co przeszliśmy. Sama widzisz, że
zmieniają się w tej chwili nasze budynki, wprowadzamy obowiązkowe systemy, tak chociażby w naszej firmie, systemy dezynfekcji obuwia przy wejściu poprzez specjalną wycieraczkę. Być może pojawią się systemy detekcji temperatury osób wchodzących, systemy niewpuszczania takich osób do firmy i spotykania się z nią w jakichś specjalnych pomieszczeniach, konieczność założenia maski. Myślę, że te wszystkie kwestie higieniczne będą w tej chwili bardzo istotne w budynkach, w których będziemy funkcjonowali. Bardzo istotne będzie także jakość powietrza, czyli te wszelkie nanotechnologie związane z oczyszczaniem powietrza, żebyśmy czuli się bezpiecznie w miejscach, w których przebywamy. Chociażby już to wszystko zmieni oblicze naszych samych budynków. A mówię nas jako pracodawców i nasze produkty, usługi na pewno warto wyróżnić tego typu certyfikacją, ponieważ da to też klientom bardzo jasny przekaz mówiący chociażby o tym, czy produkty są lokalne. Mówię, mam tu na myśli pewnego rodzaju ślad węglowy, który funkcjonuje i to, co po koronawirusie na pewno nastąpi, to bardzo mocny powrót do produktów lokalnych. Z tego się bardzo cieszę. Będziemy kupowali lokalne produkty, lokalne usługi. Być może w pierwszym roku wręcz po koronawirusie będziemy korzystali tylko i wyłącznie z uroków polskich atrakcji turystycznych. Z tego też się bardzo cieszę. Pensjonatów. Wrócimy do pensjonatów, do naszych działek, do naszych apartamentów i do wszystkich pięknych miejsc, o których myślę wielu z nas zapomniało, niektórzy w ogóle nawet nie byli. Chociażby takie piękne Bieszczady, czy jeszcze inne rejony Mazur, które wręcz się proszą o to, żeby przede wszystkim Polacy zobaczyli, jak pięknie mamy tutaj w naszym kraju. Także myślę, że to kolejny trend, który tutaj dzisiaj w jakiś sposób przewidujemy. Duża szansa dla polskich rodzinnych firm, które właśnie oferują polskie produkty, polskie usługi. Myślę, warto w swoich strategiach biznesowych, właśnie w tym PR-ze bardzo mocno te elementy wskazywać swoim potencjalnym klientom. Myślę, że ci, którzy są zainteresowani tą certyfikacją, mogą się już w tej chwili do nas zgłaszać. Pod tym wydarzeniem zamieścimy adresy i kontakty, gdzie warto by kierować swoje pierwsze zapytania. No i mam nadzieję, że będziemy z naszą panią, uroczą panią doktor Adrianną, współpracować w tym temacie. Myślę szczególnie w obszarach certyfikacji dotyczącej pracodawców. Jest to bardzo ciekawy produkt, który myślę może też bardzo mocno zmienić oblicze tych firm i bardzo ciekawy sposób zaprezentować ich jako pracodawców na rynku pracy, żeby właśnie poszukać tych wartościowych osób, których będziemy w tej chwili no wręcz potrzebowali, żeby ta firma mogła w tych nowych realiach zupełnie inaczej i zupełnie w nowy sposób funkcjonować. Zresztą myślę, ty też sama jesteś takim przykładem znaku czasu i tego, że już w tym swoim nowym modelu biznesowym rozpoczynasz myślenie o tym, jak poprowadzić swój rodzinny biznes, bo w sumie też prowadzisz go ze swoją córą. Opowiedz nam o pomyśle, co ty zrobisz z tymi swoimi wspaniałymi konferencjami, na których co roku obowiązkowo wszyscy byliśmy. Słuchaj, to w ogóle też jest niesamowite, bo my tak naprawdę na tydzień przed kongresem, wiesz, do kongresu się przygotowujemy przez pół roku. To jest zbieranie prelegentów, to jest, wiesz, szukanie wspaniałych mówców, takich, którzy, wiesz, poruszą serce. To jest napisanie scenariusza na kolejny spektakl, bo w tym roku również spektakl przewidywaliśmy. I tak, wiesz, na tydzień przed masz taką informację, że no nie można tego zorganizować, więc w pierwszym momencie to masz ściśnięte serce. Oczywiście przeżywasz to, potem te informacje, o których żeśmy rozmawiali, tak wiesz, trochę dochodzą do ciebie, że trochę nie umiesz tego złapać w czasie i nie możesz powiedzieć sobie, czy to miesiąc, czy to dwa miesiące, a może w czerwcu odpuszczą, a może kurczę we wrześniu. I przez to, że nie możesz powiedzieć, nie możesz czekać, kiedy oni powiedzą, tylko musisz działać. W związku z tym, kochani, ja wszystkich zapraszam już w przyszłym miesiącu, bo tak naprawdę prawie za trzy tygodnie, za trzy, cztery tygodnie, 18-22 maja, przenosimy się do digitalu. I jakby mi to ktoś powiedział jeszcze, nie wiem, miesiąc temu, to bym powiedziała,
Nie, no w życiu nigdy. Przecież my się musimy spotkać, my musimy popatrzeć sobie w oczy, my się musimy przytulić. Ta energia, ta emocja, która zawsze jest na kongresach, ona jest nie do odtworzenia online'owo. Ależ w tej chwili muszę wam powiedzieć, że widzę to jako ogromną szansę, dlatego że mamy bardzo szerokie sieci wspaniałych kontaktów i ekspertów, którzy, myślę, że to też jest znamienne, że w czasie koronawirusa przestajemy, wiesz, oglądać celebrytów, słuchać, co ma do powiedzenia piłkarz w temacie, jakby ta wiedza jest potrzebna, by była zweryfikowana. My słuchamy profesora wirusologa, który na ten temat coś powie, a nie czytamy, wiesz, w plotkarskiej prasie, więc tak samo też tu my szukamy ekspertów, a przez to, że mamy naprawdę wspaniałych ekspertów na całym świecie, to jest zupełnie inna możliwość tego, żeby nagle zaprosić ich do Polski i robimy cały tydzień Family Business Week, gdzie każdy dzień będzie poświęcony jednemu tematowi. Firmie, przywództwu, majątkowi, rodzinie i kwestiom globalnym, CSR-owym, czyli tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zobaczcie, czyli właśnie to jest ta zmiana, tak? To jest ten świat po koronawirusie, który już się właściwie dzisiaj dzieje, że nagle z konferencji, która z tego co pamiętam gromadziła około 300-400 osób, w tej chwili może mieć zasięg 3-4 tysięcy wręcz, jeżeli dobrze by to... Szacujemy więcej, Darek. No właśnie, tak, mogą być nawet lepsi speakerzy, czy może nie tyle lepsi, bo zawsze byli wspaniali, ale często ktoś z jakichś względów nie mógł uczestniczyć, tak? Czy było to nawet często zbyt skomplikowane, żeby go zaprosić, często być może nawet zbyt drogie, a teraz myślę, taka okazja i szansa się nadarzy, dlatego zobaczcie, w tak trudnej sytuacji nagle widzimy tak dużo korzyści z tego, co nam zafundował ten koronawirus, ale tylko dlatego, że byliśmy na tyle zwinni, na tyle dlatego, że reprezentujemy firmę rodzinną, jesteśmy w stanie błyskawicznie przystosować się do nowej sytuacji i wręcz w niej dopatrywać jakiejś szansy, co jest wręcz tutaj, myślę, fenomenem w tej sytuacji, w której się znaleźliście. Czy mamy kciuki w takim razie? Na pewno wpadniemy na tą konferencję. I mamy nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszeliście, będzie dla Was pewnego rodzaju wskazówką. Oczywiście nie poruszaliśmy tutaj różnych branż, będziemy o tym rozmawiali w kolejnych programach i nie jesteśmy w stanie przeanalizować sytuacji każdej firmy. Rozmawialiśmy bardzo ogólnie, ale myślę, że nawet te ogólne wskazówki są pewnym wyznacznikiem tego, jak się już dzisiaj można do tego przygotowywać, bo tak na dobrą sprawę już dzisiaj można to wdrażać. Nie trzeba czekać na koniec tego wirusa. I to, o czym mówiliśmy na początku, ten czasookres nam w ogóle nie będzie z tym wszystkim, do tego wszystkiego potrzebny. My nie potrzebujemy tego czasu, bo my dzisiaj widzimy, że nauczyło nas to pewnego nowego podejścia do oceny naszej sytuacji, sprawności tej sytuacji. A ta sytuacja, która miała miejsce, tylko jak gdyby dołożyła tą iskierkę do tego, żeby rozpalił się ogień w nas i te zmiany same się jak gdyby potoczyły, żebyśmy wykorzystali nasz potencjał, a chyba jesteśmy dumni w tej chwili z tego potencjału, jeżeli mamy tak wspaniałe zespoły, które w tak krótkim czasie są w stanie przygotować dla nas zupełnie nowy pomysł na nasz biznes i zupełnie nową strategię. Adriana, na koniec jeszcze możesz coś powiedzieć dla naszych gości i słuchaczy? Słuchajcie, życzę wszystkim nie tylko odporności, ale tego, żebyśmy w tym trudnym jednak czasie cały czas stosowali ten optymizm realny i realistyczny optymizm. Czyli z jednej strony czytamy fakty, analizujemy co, jakby, żeby nie odpłynąć, czyli jakby ukorzeniamy się, ale z drugiej strony naprawdę szalenie ważne jest to, żebyśmy zachowali sobie cały czas to szukanie, co ja mogę dobrego z tą sytuacją zrobić. Tego życzę Wam, sobie i wszystkim, którzy to oglądają. Bardzo dziękujemy, Adrianna. Bardzo dziękujemy. Super.